Witam Państwa. Nina Rojek, program Big Sister. Dziś do domu wejdzie czworo nowych mieszkańców, ale zanim ich poznamy, zapraszam na skrót z dzisiejszego poranka. Julio. Wielka siostra ma dla Was nowe zadanie. Musisz dobrać sobie kogoś i razem z nim ułożyć wierszyk o mieszkańcach, którego potem nauczycie kilka osób i zaprezentujecie wielkiej siostrze. No i jak myślisz, jacy będą ci nowi? Właściwie to nad tym nie myślałem. Ale teraz będzie trudniej. Myślę, że zadanie jest spoko, siostrzeczko. Emma jest dobra w wierszykach. Ciągle ty o różnych śmierciach kotka opowiada, to może i tutaj coś fajnego wymyśli. Ja się tylko ubiorę i już po nią idę, okej? Okej. Powodzenia życzę. Ej. Echem. Moglibyście przestać się ciupciać? Emma, mam do ciebie sprawę. Zobaczymy się za moment, dobrze, Sochrab? No, już sobie idę, księżniczko. No co jest, doktorku? Emma, mam dla nas obu zadanie od siostrzeczki. Mamy ułożyć wierszyk o mieszkańcach i potem go jej zaprezentować. O mieszkańcach, powiadasz? Hym, a gdyby zacząć tak? Wielka siostra nas wezwała. Więc. No dobrze, wielka siostra prosi teraz o prezentację wierszyka. Spoko, siostrzyczko, obcykaliśmy wszystko. Ja zaczynam. Wielka siostra nas wezwała, więc tu jakoś żyć musimy. Teraz więc Ferajnę całą w tym wierszyku przedstawimy. Babcia Basia nam gotuje, dziadek Longin nas musztruje. Emma, Sochrab, zakochani nie chcą być nominowani. Nasz Haruki jest spokojny i motylki lubi łapać. Julia z Liwią w stanie wojny oczy sobie chcą wydrapać. Irek lubił czytać książki, majsterkował pełną parą, jednak musiał dom opuścić, gdy swą żonę stracił starą. Teraz mamy tu Kamila przystojniaczka, z niego kawał. Zobaczymy, jak w tym domu będzie sobie radę dawał. Już niedługo będzie tłoczno, bo pojawią się tu nowi. Zobaczymy, czy się do nas przystosować są gotowi. No, bardzo pięknie. Wielka siostra jest pod dużym wrażeniem. Nagrodę dostaniecie pojutrze, po wyjściu osoby nominowanej. To było streszczenie dzisiejszego poranka. Nadszedł czas, by poznać pierwszą z nowych osób, która za chwilę wejdzie do domu wielkiej siostry. Oto krótki materiał o niej. Maja Sułek, 30 lat, z zawodu policjantka. Samotnie wychowuje 10-letniego synka, Joachima. Jest bardzo rodzinna, dużo czasu spędza z synkiem, z siostrą Honoratą, z siostrzenicą Agatą i z rodzicami. Lubi ćwiczyć umysł i często rozwiązuje krzyżówki. Potrafi też żonglować. Wręcz uwielbia zakupy odzieżowe, dla siebie i rodziny. I potem w domu grzebać w szafie. Świetnie gotuje dla całej rodziny. Do Big Sister trafiła przez internet. A synek kazał jej wrócić sławną. Witaj, Maju. A cześć, Nina. Podobno wchodzisz do domu nietypową drogą? A, prawda. Wielka siostra chce trochę mieszkańców zaskoczyć. Powiem tylko, że nie wchodzę drzwiami ogrodowymi, jak wszyscy. No to nie zdradzaj więcej, zaraz wszystko zobaczymy. Zmykaj do domu. Powodzenia. Dzięki, bye. Maja jest w drodze do domu, zobaczmy, co u mieszkańców. No i teraz musisz uderzać tak. Nie no, nie nauczę się tego, choćbym się zes. Tego, skichał na kwadratowo, hehe. No, bomba, strasznie fajnie, Julio. Dajesz, Julcia.
Ile ja bym dała, by się breakdance nauczyć? Ale to trudne jest. A weź ją poproś, tutaj macie kupę czasu. No, pięknie, Julcia. No jasne, że poproszę. No, przecież jak wyjdziemy, to chyba będziemy mieć jakiś kontakt, prawda? Odwiedziłabyś mnie z córką. Dzięki, Basiu. No spoko, jestem w domu. Tylko teraz cicho mam być, tak? Dokładnie, Maju. Zaraz kogoś poproszę do pokoju zwierzeń. Hehe, ale będzie baw. Uwaga, wielka siostra zaprasza mieszkańców na kanapy. Mieszkańcy zaraz odkryją majesułek. My w tym czasie obejrzyjmy film o kolejnym uczestniku i poznajmy go. Oto siedziba największego z bractw na Uniwersytecie Sejmowym. A to Andrzej Jaroszewicz, jeden z jego członków. Ma 23 lata, studiuje medycynę, ponieważ chce zostać chirurgiem, ale lubi też pracę w ogrodzie i przebywanie na świeżym powietrzu. Niedawno zaczął pisać swoją pracę dyplomową, choć do końca nauki jeszcze daleko. Jednak Andrzej wie, że im wcześniej, tym lepiej. Uwielbia czytać. Czyta romanse, powieści sensacyjne i kryminały, wkładając je w okładkę encyklopedii medycznej. Pokój dzieli z najlepszym przyjacielem, Dominikiem. Ma nieodparty głód więzy i, według jego dziewczyny, Sandry, Andrzej też nieźle tańczy. Ranny ptaszek, wstaje najwcześniej ze wszystkich i zapamiętale ćwiczy, bo jak mówi, w zdrowym ciele zdrowe ciele. Lubi ruch. Andrzeja koledzy lubią, między innymi za to, że jest pomysłowym i zwariowanym kawalarzem. Często opłata rozmaite psikusy swoim znajomym, ale oni nie mają mu tego za złe, ponieważ Andrzej ma bardzo dużo uroku osobistego i nigdy nie jest złośliwy. To właśnie Dominik podsunął mu pomysł zgłoszenia się do Geek Sister, mówiąc, że ze swoją pomysłowością z pewnością się tam sprawdzi. Andrzejowi pomysł się spodobał. Dlatego złapał za telefon i dowiedział się o warunki castingu. A gdy okazało się, że go przyjęto, wziął urlop dziekański. Aby mu pogratulować sukcesu, przyjechała jego matka oraz młodsza siostra, Magda. Andrzej przebił piątkę z wszystkimi przyjaciółmi i wyruszył na spotkanie przygody. Cześć, Andrzej. Witeczka, Nina. Coś tam wiem od wielkiej siostry, że wchodzisz do domu przez sklep. No jak babcie w kapcie, racja, hehe. Chcę ich wszystkich trochę rozbawić. Szczególnie Barbarę. No to nie zatrzymuję i życzę powodzenia. Dzięki, popachy. Cześć. Andrzej zmierza do domu, a my zobaczmy, jak Maja zaskoczyła mieszkańców. Barbaro, zapraszam do pokoju zwierzeń. Nie wiem, co jest na rzeczy, ale idę, wielka siostro. Orzeź ty w pyszczek. Ktoś ty? Cześć, Basiu. Jestem Maja i mam z wami mieszkać. No, cześć. To zrobimy tak, wyjdź, a jakby cię pytali, to coś wymyśl. A ja zaraz za tobą wyjdę. No dobrze. To idę. Czego siostra chciała? He he he. Wylatujesz przed nominacjami i będziemy znów powtarzać? A chciałabyś, co? Jeszcze przynajmniej do jutra będziesz mnie musiała znosić. Nie musiałaś być. Ej, a to kto? Nowa San. Witam, mieszkańcy. Nazywam się Maja Sułek i jestem pierwszą z zapowiadanej czwórki, która będzie od dzisiaj z wami mieszkać. Możecie do mnie mówić Majka. No to glebnij sobie, Majka. A, dzięki, Livio. Pierwsza osoba z dodatkowej czwórki już w domu. Obejrzyjmy materiał o trzeciej osobie. Alicja Gierczak zaczyna dzień od prysznica. Potem je szybkie śniadanie.
a potem idzie pracować w swojej szklarni. Ma 24 lata, mieszka w domku, który odziedziczyła po babci razem ze szklarnią i pokaźnym majątkiem. Uwielbia ogrodnictwo. Nie ma bliskiej rodziny. Lubi drzemać na kanapie. Bardzo dba o swój wygląd, gdyż chce zostać modelką. Straszny z niej tchórz. Razem z nią mieszka jej chłopak Michael. Często razem tańczą. Przeglądając gazetę w poszukiwaniu ofert pracy, Alicja trafiła na ogłoszenie o castingu do Big Sister, wysłała zgłoszenie przez internet. A otrzymawszy wiadomość o przyjęciu do programu, pocałowała Michaela i wyruszyła do domu wielkiej siostry. Dzień dobry, Alicjo. Siemanko, Nina. Gotowa na wielką przygodę? Jak najbardziej. No to trzymaj się cieplutko. Wyjdę stamtąd jako ostatnia, w finale, obiecuję. Pa. Alicja zmierza do domu, a Andrzej właśnie tam zajechał. Popatrzmy, jak sobie poradził. No, jestem. Ale ten sklep jeszcze bardziej żarówiasto żółty, niż w TV. Dobra, idę do nich. Cześć wam. O, patrzcie, blondyn. Cześć. Hejka, jestem Andrzej, dla przyjaciół Andrę. Ciebie, czarna, nie znam. Bo przed tobą weszłam. Majka jestem. Nie musisz tak tu stać, jak żona Lota, klapen dupen, Andrzej. Dzięki, dziadek. W studio się nastałem. No, fakt, pamiętam. Jakby to było wczoraj, hehe. Bo to było wczoraj, Kamil-san. Już was lubię, hehe. Jak widać, atmosfera w domu bardzo pogodna się zrobiła. Przedstawię teraz ostatniego z czwórki. Krystian Kacprzak jest z zawodu aptekarzem, ale na razie nie pracuje w ogóle. Ma 36 lat, mieszka z matką wdową. Wielbiciel fast foodów. I piwa. Jest samotnikiem, uwielbia swoje własne towarzystwo. Często wybiera się na spacery do parku. Lubi też obserwować żywe posągi. Straszny z niego porządnicki, nie znosi bałaganu. Codziennie ćwiczy przy muzyce, co by nie mieć brzucha od piwa. I pływa w basenie. A potem szybki relaks, zanim weźmie się za najgorsze, szukanie pracy w zawodzie wyuczonym. To właśnie szukając pracy znalazł ogłoszenie o castingu do Big Sister. I postanowił się zgłosić, by zarobić trochę grosza na swe marzenie, własną aptekę. Witaj, Krystian. Dzień dobry, Nino. Co taki samotnik jak ty chce robić w naszpikowanym kamerami domu pełnym ludzi? Zawsze to jakieś nowe doświadczenie. Może jakoś to zniosę. Poza tym, chcę zarobić na własną aptekę. No to życzę ci, byś wytrwał. Dziękuję. Do zobaczenia. Krystian udał się do domu wielkiej siostry. Popatrzmy, jakie wejście miała Alicja.